Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymson i dzisiaj jestem oczywiście na Palionowie, tak jak zwykle. Witam was serdecznie tutaj właśnie, otóż to przed moim domem. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że musimy zrobić kilka bardzo ważnych rzeczy. Między innymi musimy ukryć przepis na kraboburgera, ponieważ udało nam się go ukraść ostatnio. Mam go tutaj w enderchestie, tu przepis na kraboburgera, ale dalej nie mogę go otworzyć. Uwaga, klikam i nie da się go otworzyć, nie rozumiem. Dla porównania weźmy inną książkę, może weźmy przyznanie działki. Da się, więc nie wiem dlaczego, ale mam to zablokowane, nie jestem w stanie odczytać tej książki. Nie rozumiem, o co chodzi, ale dobra, oddajemy to tutaj, oddajemy na razie przepis na kraboburgera również, bo tego nie potrzebujemy teraz. Jest noc niestety, ja sam jestem na serwerze, więc szybko pójdę w kimę. Tutaj mam łóżko? Mam tu łóżko, dobra, mam też na górze łóżko. Już mam teraz dwa. Ej, dlaczego nie mogę... Co jest grane? Dlaczego nie mogę iść spać? Ej, nie rozumiem tego, przecież jest noc. Czy to jeszcze nie jest noc? Dobra, nie wiem, nieważne, widzowie. Dzisiaj muszę wam troszkę poopowiadać, bo troszkę rzeczy jest do opowiedzenia. Między innymi to, jak mi dzisiaj przebiegł dzień, bo jest wyjątkowo ciekawy bardzo ten dzisiejszy dzień. Dodatkowo, dobra, mogę już iść spać, proszę. No proszę, bo ja chcę iść w ciągu dnia, tam jest noc ewidentnie, przecież ja to widzę, no. Dobra, wiem, w tym łóżku nie da się spać, muszę iść na... A, to nie tutaj, nie tu się idzie na górę, muszę iść tam. Musimy pójść tu, tam. Uwaga, co dzisiaj będziemy robić? Tam, gdzie wczoraj wam pokazałem, że chcę zrobić takie tajne miejsce po prostu, tam jakby... wiecie, ten... No nie no, ja stąd zabrałem łóżko, gdzie ja go dałem? Dobra, to ja go chyba przyniosłem na dół z powrotem, bo tam było bliżej po prostu. Dobra, ale cyrk teraz, czy ja zabrałem to łóżko gdzie indziej? Nie wiem już, nie wiem, dobra, mogę pójść spać? Proszę. Mogę? Nie wytrzymam. Dobra, udało nam się przespać, idziemy robić to, co mamy do zrobienia, ponieważ my dzisiaj chciałbym zrobić właśnie w tamtym miejscu, tam na bikini dolnym, tam gdzie wam powiedziałem, że chcę zbudować taką tajną bazę i tak dalej, to chciałbym tam właśnie to dzisiaj zbudować. Dlaczego? To jest bardzo ważne, ponieważ chciałbym tam ukryć właśnie przepis na kraboburgera, ponieważ jest takie powiedzenie, że najciemniej pod latarnią. Najciemniej pod latarnią, więc jeżeli ja tutaj schowam przepis na kraboburgera, to jak Spanżur się zorientuje, że ja to ukradłem, nigdy nie pomyśli, że to mogłoby być tutaj, więc to jest idealne miejsce. Więc ja przychodzę do tego, żeby to zrobić, mam na to pewien plan, więc ja teraz będę sobie z wami rozmawiał, będę wam opowiadał, jak to u mnie dzisiaj było, a w tym czasie tutaj to zrobię, więc uwaga, tutaj to kopię, a ja wam już opowiadam, widzowie. Dzisiaj rano pojechałem do miasta, ponieważ chciałem udać się na wizytę do ortodonty, żeby ściągnąć mój aparat. Ponieważ byłem umówiony na ściąganie aparatu, widzowie, tak. Nie wiem, czy ja o tym wspominałem na poprzednim filmie, pewnie nie. Albo tak, już sam nie pamiętam. W każdym razie, tak, dobra, tu był crafting, zrobiłem drugi, nieważne. W każdym razie jestem umówiony na ściąganie aparatu. Pojechałem i tak, widzowie, nie uwierzycie, pomyliłem sobie dni. I tak naprawdę mam to jutro. Czyli dzisiaj jest 30, mam jutro. 31 mam wizytę i ściągam mój aparat na zęby, więc już tego nie będzie tutaj, więc no pomyliłem sobie dni, niezła wtopa, no ale trudno, to czasem tak bywa. Dobra, jak ja chcę tutaj zrobić? Ja chcę to zrobić chyba, tutaj zrobimy coś takiego. Tam, tu będę miał, ajajaj, dobra, to jest ryzykowne. O nie, tu nie możemy tego zbudować. Ajajaj, dobra, o nie, tutaj też nie. Trzeba to lepiej przemyśleć. Więc na razie tutaj to tak nie może być. Dobra, spróbujmy zrobić... może najpierw zróbmy zejście, a tam może niżej bazę? Chociaż to już jest podejrzane. Nie, dobra, wiem. Dobra, patrzcie, bo tutaj jest to tak zamurowane, więc tu możemy zrobić znowu takie zamurowane, tak. I tu możemy zrobić to zejście. Dobra, już mam pomysł. Dobra, robimy tak. I teraz tutaj musi być... tu. Musimy rozwalić to. Dobra, idealnie starczyło. Jezu, jak dobrze. Dobra, coś takiego. I tu w tym miejscu musimy dać te dwa. Dobra, świetnie, coś takiego to musi być. No i teraz to trzeba jakoś zasilić. Ale jak to, totalnie nie mam pojęcia. Bo to się tak średnio się da to zasilić w ogóle. Ojejku, mam to nieprzemyślane totalnie. Nieważne, kopmy w dół, zróbmy może bazę po prostu. I jak ją już zrobimy, to po prostu będę później myślał nad tym, jak tu zrobić to wejście. Dobra, kontynuując moją jakże przecudowną historię dotyczącą mojego porannego wstawania. Byłem bardzo zmęczony, widzowie, ponieważ ostatnio tak się kiepsko czuję dosyć. Jestem taki strasznie osłabiony. Jest mi niedobrze, prawie w ogóle nie jem i tak dalej, ale znajduję energię na to, żeby nagrać przecudowny odcinek dla was. O kurczę, tu trzeba się troszkę skopać na dół, bo tu jest masa piachu, ale dobra, uda nam się skopać. Ej, jak? Dobra, jest, już jesteśmy przy piaskowcu. Mega głębokie to jest. Nie spodziewałem się, że aż tyle. Dobra, mamy tutaj tyle, ile potrzebujemy. Nie zrobiłem sobie totalnie drabinek, a musimy sobie zrobić drabinki, więc wyjdę jeszcze na górę po te drabiny, żeby zrobić tutaj jakieś zejście. No więc wracając, widzowie, czuję się tak średnio ostatnio, jestem bardzo osłabiony i...
i nie mam totalnie na nic siły, ale dzisiaj nagrałem na przykład odcinki z Jagiełłem na kanał vlogowy, więc serdecznie zapraszam, ponieważ tam odcinki oczywiście będą się pojawiać i uważam, że warto, żeby się tam poszli, ponieważ staramy się, a między innymi teraz od września chcemy zacząć tam lecieć, że tak powiem, bardziej z większą ilością filmów, na zasadzie, że będą jeszcze shorty dodatkowo, więc poza normalnymi filmami, które się będą pojawiać wtorek, czwartek, sobota, oj, dobra, prawie już myślałem, że zginę, ale udało się to przeżyć, wtorek, czwartek, sobota filmy, a poniedziałek, środa, piątek, niedziela będą shorty, więc uważam, że warto. Kto jest ciekawy, co tam się będzie działo, no to zapraszam na tamten kanał, ponieważ już startujemy od 1 września. I dzisiaj byliśmy właśnie, nagrywaliśmy filmy, żeby się do tego przygotować odpowiednio. Dobra, uwaga, zróbmy tak. Zróbmy wyjście w jedną, na jedną, po jednej stronie drabinami na razie, żeby móc jakoś wyjść na górę, a z drugiej strony na razie nic nie róbmy, bo żeby miał jakieś zejście też po prostu, nie? I tutaj trzeba to teraz zrobić tak, żebyśmy mieli jakieś zejście. No i teraz tak, musimy to skopać jeszcze niżej, tak żeby być pod piaskowcem, wiecie o co chodzi. Tu coś takiego i teraz możemy kopać w tą stronę, bo tutaj już powinno być luz i nie powinniśmy mieć problemu z... No dobra, z wodą możemy mieć problem, ale z wodą to nie jest duży problem, bo po prostu zamuruję... Aha, nie zamuruję tego w ten sposób. Muszę zamurować... Co to jest w ogóle za miejsce? A dobra, tu jest jakiś taki po prostu... Jakaś się ostała rzecz, że tak to ujmę. Dobra, zamurujmy to całkowicie. Dobra, znikło nam to. Zapalmy sobie tutaj torcza, żeby mieć jakąkolwiek wizję. I tu możemy zrobić sobie naszą tajną bazę. Ogólnie bardzo fajnie, przyjemnie się to kopie tym kilofem. Więc szybko zrobimy sobie tutaj bardzo dużą wnękę. No i możemy tutaj cokolwiek, że tak powiem, funkcjonować. I tu chciałbym też między innymi ukryć ten przepis na krabo-burgera. Uważam, że to jest idealne miejsce na takie coś. I że jak tutaj to ukryjemy, to w sumie będzie... Wow! Ajajaj, miałem ten! Czekajcie, jeszcze raz chcę. Ajajaj, dobra, nie uda się chyba. Dobra, trudno, nie uda się, na razie. Ale miałem wallhacka na chwilę. Co jest grane? Dobra, mega fajnie, wiemy jak to zrobić. Trzeba wykopać dużo bloków i serwer nie wyrabia na chwilę. Wtedy bym mógł zobaczyć wszystkie tajne bazy, jakie tam są. Ale jazda. Dobra, trzeba to kiedyś sprawdzić. Najlepszy sposób na znalezienie na wallhacka w Minecraft, coś takiego. Taki film. Dobra, tu odmurujmy to wszystko. Okej, tu jest woda jeszcze. Więc musimy ją zamurować, więc murujemy tu. Murujemy tak. Tutaj to też zamurujemy, tego nie chcemy, tej wody. Dobra, tak. O, tu jest piasek, to też go nie chcemy. Dobra, fajna, fajna baza. Teraz tak, czy ja mogę jeszcze jedno piętro wykopać? Nie, czyli muszę jedno w dół wlecieć. Dobra, to lecimy jedno w dół w takim razie. Żeby tu było na 3 wysokości, bo na 2 to za mało zdecydowanie. A, ty, no całkiem fajna to będzie baza, mi się wydaje. Ja w ogóle lubię bardzo z piasku robić rzeczy. O kurczę, tu już jest to? A to jest chyba... O nie, tu ktoś kopał jakiś tunel. I to później murował tym, dobra. Okej, musimy to zamurować, tak żeby nie było śladu po tym. Lubię z piaskowca budować. O kurde, ale się wystraszyłem. Co jest? Dobra, patrzcie jaką mam łopatę. Co jest grane, jaka dziura. Dobra, musimy to zamurować, tak. Rozwalmy tutaj, ojeny, mam tak szybki ten kill, że nie wyrabia tutaj totalnie, a my jeszcze bikonów tu nie mamy. Ja w ogóle chciałbym jakiegoś bikona w najbliższym czasie postawić tutaj na palionowie. Bo może nie na bikini dolnym, bo bikini dolne to nie moje, ja tutaj, że tak powiem, nie będę im pomagał. Niech sobie tutaj, że tak powiem, dają radę. W ogóle tak swoją drogą, to jest ponoć jakiś Patryk. Kurde, ja go... Ja widziałem komentarze, że pisaliście mi, że Patryk się boi z nami spotkać. No ciekawe, zobaczymy. Ja jeszcze w ogóle nic nie wiem o tym i to dosyć ciekawa sytuacja, ale dobra. Wyjdźmy tutaj na górę, dajmy tutaj sobie te drabinki. Wyjdźmy na górę i uzupełnijmy tam tym piaskiem to miejsce, ponieważ tam nie może być ta dziura, bo od razu ktoś się zorientuje, że my to mamy jakąś tajną bazę. Tego nie chcemy, zdecydowanie tego nie chcemy. Więc wychodzimy na górę, okej, tu teraz tak, żeby nie spać. Dobra, świetnie, zjedzmy sobie chleba. Dobra, jest dzień dalej i teraz tak, gdzie jest ta dziura? O, tutaj. No to kurczę, no to tutaj bardzo ryzykownie. Dobra, to ja w tym momencie to muruję i się napiję herbatki. Dobra, udało się. Mega fajnie. Dobra, ogólnie to tak, idziemy tam teraz na dół, musimy tą bazę jakoś wykończyć, więc zróbmy tutaj cokolwiek. Chociaż ja nie wiem, czy tutaj bym na przykład nie chciał zrobić po całości piaskowca w dół. Ale dobra, to zrobię poza filmem już, bo bez sensu was zanudzać będę tym, jak to będę kopać, to nie jest nic ciekawego. Tu musimy zrobić miejsce, w którym ukryjemy ogólnie cały ten przepis na krabo-burgera i szczerze mówiąc bardzo mnie interesuje to miejsce, ponieważ można by było tutaj coś schować, tak szczerze przyznam. Tu na przykład zrobić tak, zejście na dół, tu wykopać to. Ojojoj, tutaj jest, że tak powiem, widzę, ciężko kopię się pod wodą, ale dobra, zrobimy to. Zróbmy tak, okej. Okay. Tu jest jakieś zejście do kopalni, ja dobrze widzę? Kurde, dobra, nie wiem co to jest. Weźmy sobie pochodnie w drugą rękę, żeby cokolwiek widzieć. I teraz tak, zamurujmy to na razie, coś takiego. Tu zamurujmy to i zróbmy tak, że tu jak się spłynie na dół, to rozwalamy ten blok i w tą stronę... Jest wallhack! Tajne bazy! Kurczę, dobra, nic nie... Dobra, tu trzeba nabrać powietrza. Dobra, nabierzmy go.
Dobra, tu dajmy tak. Okej, okay, tu trzeba... Co tu się dziura taka zrobiła? Czy ja to wykopałem teraz? Dobra, chyba ja to wykopałem. Dobra, robimy tak, wchodzimy tu. I potrzebujemy tutaj drabinkę dać, żeby tutaj woda nam nie wlatywała. No i świetnie. O kurczę, dobra, znowu nam wlatuje, ale spokojnie, dobra, już daję. Dobra, jest tak i teraz tu musimy zrobić dziury tak, żeby to wykończyć. I tutaj na samym dole byśmy to schowali. Zrobimy tak, kilka tutaj w tą stronę. I tu może to być nawet, w tym miejscu. Co myślicie? To wydaje mi się, że jest git miejsce na takie ukrycie takiej rzeczy, bo wydaje mi się, że dosyć ciężko to będzie, że tak powiem, odkryć tutaj, więc wejdźmy sobie tak. O nie, nie potrzebuję... Dobra, nie mam craftingu, ale zróbmy sobie jeszcze jeden, trudno, tracę dużo na te craft... Aj, nie to, tak miałem zrobić, dobra, robimy tak. I teraz tu rozwalimy to jedno, znaczy tu w sumie musimy wszystko rozwalić, dobra, już rozwalam wszystko. Zróbmy to tak jak należy, porządnie. I tu ukryjemy tego kraboburgera, w sensie przepis, to wydaje mi się, że będzie bardzo dobry pomysł. Dobra, zróbmy tak. Tutaj to murujemy w ten sposób. Robimy tak i tu musi być od tego momentu, stawiamy to. I to możemy tak dla ozdoby postawić jeszcze tutaj coś takiego, niech jest. Dobra, postawmy crafting, zróbmy sobie jedną skrzynkę. Tą skrzynkę stawiamy tutaj, rozwalamy crafting i teraz musimy to wszystko tutaj upiększyć, tak żeby to wyglądało lepiej. Więc rozwalamy te ścianki, no i to będzie idealne miejsce na ukryciach kraboburgera. No wydaje mi się, że lepszego nie może być, no to już tego nie da znaleźć. Ender chest to jest taki, wiecie, że jeżeli... bo o co mi chodzi, dlaczego nie chcę tego w ender chestie trzymać? Byłoby zbyt prosto, wiecie o co chodzi. Ender chest jest taki, że wiecie, nikt by nie mógł tego znaleźć, poza tym to jest bardzo oczywiste. Jeżeli ja to schowam do ender chesta, to wiecie, ktoś mi może powiedzieć, pokaż ender chesta i tak dalej. Poza tym, jeżeli ja, wiecie, jeżeli ktoś na przykład by mi powiedział, dobra, a teraz zrób zdjęcie ender chesta i wyślij i zobaczymy, co masz w środku, no to byłby przypał niezły, nie? A tak, tutaj, wiecie, nikt nie będzie wiedział o tym, że tutaj coś takiego jest, więc możemy być, że tak powiem, chronieni. No, a poza tym, wiecie, będzie jakoś ciekawiej. Jest ryzyko pewne, że ktoś może znaleźć dzięki temu, więc ja lubię takie ryzyko. Dobra, teraz tak, musimy to jakoś zamurować. No nie wiem, czy co z tym zrobić na razie. Może niech to na razie jest tak. Zróbmy może tutaj dla niepoznaki wodę, spuśćmy w ten sposób. Ta woda sobie wpłynie tutaj i zróbmy, że dla ozdoby. O, zróbmy, że to jest dla ozdoby. To jest plan, patrzcie, teraz robimy tak. Robimy jakieś schodki, robimy jakieś płotki i robimy jakieś półpłytki. Zabierzmy to, wywalmy to, dobra. I teraz tak, zróbmy jakoś tutaj, że tak powiem, jakąś wizję tego, taką, jakby to powiedzieć, dziwną. Dobra, zróbmy tak. Coś takiego. Tutaj rozwalmy, o nie, za mocno, poniosło mnie. Dobra, zróbmy tak. Tu stawiamy w ten sposób. I to postawimy tutaj tak. O, mamy coś takiego, to jest jakaś taka, że tak to ujmę, dziwna wizja, ale dobra, zróbmy coś takiego. O nie, znowu mnie poniosło tutaj za bardzo, ale rozwalmy to. Tutaj też tego nie było. Tu robimy tak i tutaj na dole tak. I to jakoś ozdobne, że to jest takie, wiecie. I tu zrobimy tak i tu coś takiego. No ej, to będzie dobrze wyglądało, podoba mi się to. Teraz zróbmy tak, zabierzmy te rzeczy. Coś tego typu i tu w tym miejscu można zrobić... Ajajaj, dobra, tu zaś mnie poniosło. Zróbmy tak. Co? O, dobre, to wygląda fajnie, to wygląda tak nietypowo, wiecie o co chodzi. No więc jak wygląda nietypowo, to wygląda fajnie po prostu. Tak mi się to podoba. Dobra, i teraz zróbmy tu jakieś tunele ogólnie. Zróbmy tak, żeby to jakoś miało, że tak powiem, ręce i nogi. Więc zróbmy, kurde, nie mam pomysłu jak to zrobić, skoro tu są ta drabina jest tutaj. To mi ona trochę tutaj, że tak powiem, wadzi, nie będę ukrywał. Chociaż możemy zrobić tak, możemy zrobić coś takiego. Tutaj ścianki zrobimy, to wydaje mi się, że będzie tutaj w miarę pasowało. Coś takiego, tutaj zrobimy jakieś coś jeszcze. Tylko jeszcze nie mam pomysłu co. To możemy postawić na przykład tutaj, niech sobie tak to wygląda. Tu mamy zejście i mamy dojście do tych... kurczę, nie wiem, nie pasuje mi tutaj coś, bo tu będzie to jeszcze tak. Tu jest zbyt ciasno. Tak nie może to wyglądać. Musimy to jakoś zmienić. Dobra, wiem co zrobimy. Dobra, pozbądźmy się na razie tych drabinek, bo one mi tutaj wszystko psują. Jakby z tą wodą nie mamy już wyboru, bo już to wszystko jest tutaj zrobione. A z tym dajmy sobie na razie spokój. Ustawmy to jakoś inaczej i zróbmy tak, żeby te schodki były gdzie indziej. A tu zróbmy... Dobra, nie wiem, na razie... Dobra, widzowie, inaczej, oświetlmy to na razie. Czekaj, co jest... A, bo ja mam pochodnie w tej ręce, dobra. Oświetlmy to na razie jakoś. Postawmy tutaj pochodnie, postawmy tu.
postawmy tu, tu, tu jest fajna wnęka nawet, podoba mi się, coś takiego zróbmy. Coś takiego, jest to jakoś oświetlone, podoba mi się, wygląda to git. No tutaj to jakoś będzie trzeba ustalić, ja muszę teraz wyjść na górę, ja muszę teraz przynieść tutaj tego kraboburgera, schować to tu. Muszę zająć się tym, żeby... Ojojojoj! Więcej szczęścia niż rozumu. Dobra, może zróbmy tutaj jednak te na razie drabinki, bo... Ja tu zaraz zginę, jak tak dalej pójdzie. Idźmy po tego kraboburgera i go tutaj schowamy. Tak, żeby go ukryć w tym miejscu, żeby on już tutaj był bezpieczny. Nikt się nie będzie tego spodziewał, że tu coś takiego jest. A nawet jeśli to, wiecie, to nikt tutaj nie przyjdzie, bo... No bo kurczę, to jest opuszczony statek jakiś. Nikogo to nie interesuje. Więc mamy na razie wywalone. Idziemy po to i schowajmy to tam, żeby było już to tam schowane. Mam nadzieję, że nikt się o tym nie dowie. Tam to będzie w miarę bezpieczne i tyle. Bo Ender Chest to jest takie, wiecie... No Ender Chest jest zbyt prosty. Tam jakbym schował coś do Ender Chesta, to takie... Zero emocji, wiecie, a tam jest ryzyko, że ktoś może zabrać to i będzie fajnie. Chociaż, nie wiem, czy może i tak tego nikt nie będzie mógł otworzyć pewnie poza SpongeBobem. Ja muszę to tam schować na razie, bo wydaje mi się, że tam nawet nikt nie będzie szukał. Dlatego tam chcę to schować, bo wiecie, jeżeli ja to schowam u siebie, to ktoś tam na pewno może tego szukać. Tym bardziej, że na pewno już napisaliście gdzieś, bo wy jesteście tacy, konfidenci niektórzy, co idą i od razu piszą, że ja tam coś ukradłem. Więc na pewno już pisaliście u innych, że ja zabrałem ten przepis i dlatego jest ryzyko, że mogą to chcieć odzyskać niektórzy. Więc ja w tym momencie sobie to tu chowam i nikt nie będzie wiedział, gdzie to jest. I będzie git, dobra. Chowamy to tu. I jest, przepis na kraboburgera. Git. Mamy to schowane, tutaj w tym miejscu jest idealnie. Możemy jeszcze zrobić tak, że zabierzmy to w sumie. Tu postawmy sobie pochodnie, a to dajmy, jak to będzie tu, to postawmy to tutaj. Nie w ten sposób, dobra, zaraz to zmienię. Postawmy pochodnie tu. Tak, rozwalamy to i stawiamy w ten sposób. Coś takiego. I tu się otwiera. Dobra, jest git. I tak niech to jest. Dobra. Wychodzimy stąd. Zrobiliśmy to miejsce. Ja myślę, że całe tutaj udekoruję jakoś, ponieważ tutaj fajną można bazę zrobić ogólnie. Więc wydaje mi się, że coś tutaj porobimy. I przede wszystkim to wejście muszę nad nim popracować, bo ono jest takie... No wiecie, tu chciałem te pistony jakoś postawić, ale na razie nie mam na nich wizji, bo tam jest strasznie ciasno i mało miejsca. Ale jakoś to ogarnę. Jakoś to ogarnę, widzowie. W każdym razie w tym momencie... Ło! Co tu się dzieje? Co jest grane? Dobra, nowe granie w Minecrafta. Uwaga, tu robimy tak, tu schodzimy po schodach. Uwaga, tu i wchodzimy do środka. O, siema, siema. Siema, siema. Co tu się kurde dzieje? Co to jest grane? Co tu jest grane? Dlaczego ja się tak patrzę do góry? Dobra. Do przodu, dobra, teraz jest git. Dobra, idziemy. Co jest grane? Minecraft mi się zepsuł. Dobra, nieważne, widzowie, widzimy się na kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro. Elo!